W tym tygodniu mieliśmy okazję być we Florencji i zwiedzać te wszystkie wspaniałe rzeczy. Jedną z nich jest katedra Najświętszej Marii, która ma największą kopułę na świecie. Byliśmy zachwyceni oglądając to wszystko, co się działo wewnątrz i na zewnątrz tej świątyni. Jest po prostu niesamowita. Przedstawiająca Boga w różnych Jego Momentach i chwilach, i te wszystkie rzeczy, które się działy w Słowie, również są gdzie nie, tam umieszczone. Wspaniała. Problem jest tylko taki, że nawet patrząc na nią, człowiek wpada w zachwyt, ale nie wie, jaki jest Bóg, dlatego że bez względu na to, jak bardzo chcemy Boga objawić, budynki nie są w stanie Boga objawić. Widzicie, to jest problem: gdyby budynki, obrazy były w stanie Boga objawić, Wystarczyłoby tylko, że byłby doskonały obraz i doskonały budynek, i wszyscy, którzy się tam udadzą, powiedzieliby, a już teraz wiemy. Tymczasem budynki ani obrazy nie są w stanie Boga objawić, mogą przedstawić coś o nim. Ale największym obrazem jest człowiek. I najlepiej czytalnym. I czytelnym obrazem. Czytanym i czytelnym obrazem jest człowiek. Dlatego walka w Twoim życiu. Wiecie, czasami nam się wydaje, że kiedy walczymy w życiu, kto z Was ma od czasu do czasu walkę? Mam walkę. W zasadzie nie od czasu do czasu, odkąd narodziłem się na nowo, jestem w walce. Ja nie pamiętam dnia bez walki. Ja pamiętam dni, że czułem, że nie mam walki. To wcale nie oznaczało, że to był dzień bez walki. To była tylko walka, której ja nie widziałem, że ona dzieje się. Czasami dni, w których czujesz się najlepiej, to są dni, które są najtrudniejsze. Większość ludzi najwięcej błędów nie popełniła w chwili kryzysu, ale w chwili, gdy było dobrze. Więc ja nie pamiętam dnia bez walki. Nie ma dnia bez walki, ale kiedy myślimy o walce i myślimy o naszym życiu, wydaje nam się, że to o nie właśnie chodzi, że diabeł jest przeciwko nam i że on chce uderzyć w nas, ponieważ o nas tu chodzi. No nie do końca. O nas też, ale nie do końca. Diabeł walczy o twoje życie, przeciwko twojemu życiu, bo nosisz w sobie obraz Boga. Jako nowonarodzone dziecko nosisz obraz Boga. I ten obraz Boga jest niszczony, kiedy ty jesteś dotknięty i kiedy ty upadasz. Więc tak naprawdę, kiedy ludzie odchodzą od Boga, kiedy idą na kompromis w swoim życiu, kiedy upadają w swoich grzechach, tu nie chodzi o to, że teraz ci ludzie tylko upadają, ale ci, którzy patrzą na nich, widzą zakrzywiony, zdeformowany obraz Boga, który ci ludzie noszą. Wiecie, większość z nas nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo jesteśmy obserwowani przez środowisko, w którym żyjemy. W dniu, w którym się nawróciłeś i wróciłeś do domu i powiedziałeś, jestem nawróconym człowiekiem, od tego momentu jesteś na piedestale i teraz każde Twoje słowo jest liczone, wszyscy się wsłuchują, co mówisz, jak wyglądasz, co robisz. Wszystko było dobrze. W momencie, kiedy się dowiadują, że jesteś nawróconym człowiekiem, jesteś nagle na piedestale i sprawdzają, jak wyglądasz. Dlaczego? Bo nosisz w sobie obraz. Zatem, tak naprawdę, są ludzie, którym Bóg nie może pomóc, dlatego że mają wykrzywiony obraz Jego i potrzebują Ciebie. Nigdy się nie dowiedzą, jaki jest Bóg bez Ciebie. Nigdy. Są ludzie, którzy umrą bez Boga, jeśli Ty będziesz żył nieświadomym życiem. Myśląc, a jestem taki zwykły, ja nic takiego nie znaczę, chodzę tylko po prostu sobie do kościoła, jestem w służbie nawet jakiejś, ale, ale przecież no, jakoś się wszyscy. Dociągniemy do końca. Bo jakoś tak to będzie. Nie. Może to, mo, to jest Twoja filozofia, może to jest jakaś filozofia życia, ale to nie jest Boża filozofia życia o Tobie. Bóg, patrząc na Ciebie, widzi w Tobie jedyną szansę dla tych ludzi, dlatego że Ty jesteś dla nich jedynym obrazem, i Bóg zawsze potrzebował kogoś i potrzebował człowieka. Być może wyda Wam się to dziwne, ale tak naprawdę Biblia mówi, tak Bóg umiłował świat. Że sam nie zszedł, ale w swojej naturze zszedł i musiał objawić się przez człowieka. Będę mówił o tym w przyszłym tygodniu, co to znaczy objawić się przez człowieka. Ale tak naprawdę Bóg nie mógł objawić się Bogiem, dopóki nie przyszedł przez człowieka. I ta sama metoda, i ten sam schemat trwa do dzisiaj. Bóg jedynie może dotrzeć do ludzi przez ciebie, przez ciebie, nie przeze mnie. Ktoś może powiedzieć, ale ty dobrze mówisz, może, może ci się podoba. Więc ty dobrze mówisz, przecież kto tak może powiedzieć? Widzisz, ludzie nie nawracają się z powodu słów mądrego człowieka. Ludzie się nawracają z powodu prawdziwego obrazu, który jest wokół nich, rzeczywistego, realnego Boga, którego niesie drugi człowiek, który jest dla nich osiągalny, który jest dla nich czymś, co można kopiować. Czyli nie coś zbyt wielkiego, powiecie, gdy patrzę dzisiaj na te wszystkie, wspominam te florenckie postacie. Myślę, jak one niedoścignione były. Wszystkie były z tych wspaniałych marmurów zielonych, różowych i białych, i wyszlifowane, i polerowane, i były niedoścignione. Ludzie potrzebują kogoś, kogo można naśladować. Dlatego Bóg posłał ciebie, bo tylko ty możesz pomóc ludziom, do których on nie może dotrzeć. Ty z nimi pracujesz, jeździsz z nimi windą, spotykasz ich na klatce. Niektórzy z was pójdą do domów, do ludzi, którzy nie znają Go. I ci ludzie nie wymagają głoszenia, wymagają obrazu. Apostoł Paweł mówi tak. Dlatego mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia, nie upadamy na duchu. Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle, ani nie, fałszuje, nie fałszujemy słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych, w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną. W których Bóg świata tego za, zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, która jest obrazem Boga. Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Apostoł Paweł mówi dokładnie tak, jak spojrzymy w grecki tekst. Dlatego mając tę służbę, dokładnie słowo służba to jest jakonia, czyli tu nie chodzi o jakąś wielką służbę, nie wiem jaką, ale po prostu służenie, która została nam dana, dała nam została z miłosierdzia. Bóg się zlitował nad nami i dał nam. I to nie tylko dla nas, dla wszystkich, którzy jesteśmy częścią ciała. Dlatego mówi nie upadamy. My mamy dodane nie upadamy na duchu, ale dokładnie powinno być nie upadamy w życiu. Wiecie, upadek, a upadek to mogą być dwie różne rzeczy. Kiedy mówimy upadek, czyli ktoś upada, on się podniesie. Biblia mówi o tym, że sprawiedliwy upada siedem razy, lecz Pan go podniesie. Ale upadek w tym znaczeniu oznacza, nie poddajemy się, to oznacza, że niezależnie od tego, jak to wygląda, my dalej mówimy, jesteśmy za nim. Powiedzmy razem, niezależnie. Iż niezależnie od tego, jak to wygląda, my nie upadamy. Nie upadamy, bo nie możemy. Nie możemy, bo nie chcemy. I wystarczy, że nie chcę, nie upadam. Niezależnie od tego, jak to wygląda. I teraz werset drugi objawia nam rzecz niesłychaną. Mówi tak. Lecz wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają i nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy Słowa Bożego, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy siebie samych, w sumieniu wszystkich ludzi przed Bogiem. Te słowa dokładnie oznaczają tak. My mamy słowo użyte, wyrzekliśmy się, powinno być. Lecz wypowiedzieliśmy i przedstawiliśmy... Oddzielając się od tego te wszystkie rzeczy, które są wstydliwe dla ludzi, czyli nie ukrywamy niczego, co jest w naszym życiu. Jest tak, to jest tak. Jeszcze pale. Wiecie, tendencja w życiu jest taka nie mówić o tym, co jest wstydliwe. Ale apostoł Paweł mówi tak, my, ponieważ mamy służbę i musimy przedstawić prawdziwego Boga, zdecydowaliśmy, że opowiemy o tym wszystkim i oddzielimy się od tego, co ludzie wstydliwie próbują ukryć. Dlaczego? Bo chodzi o prawdziwy obraz. Bo chodzi o to, żeby ten obraz był nienagięty. Żeby nie był to obraz z seryjny Disneyland. Pójdziesz za Jezusem. Wszystko będzie wspaniale. Będą ptaszki śpiewać. Nie będzie tak. Jak będzie jeszcze w twoim życiu? O, Bóg cię ze wszystkiego uwolni. Tak. Aż do śmierci będziesz uwalniany z niektórych rzeczy. Chcesz prawdę? To ci powiem: z niektórych 20 lat po nawróceniu dalej będziesz się z tym borykał, ponieważ taka jest prawdziwość życia. Co wcale nie podważa, że Boga nie ma, co wcale nie podważa, że Bóg nie istnieje. To wcale nie, o, nie oznacza, że Ty go nie masz. To oznacza, że walczysz. To oznacza, że idziesz dalej. To oznacza, że Ty, pomimo swoich słabości, nie ukrywasz ich, ale opowiadasz prawdę o sobie, która jest również prawdą o Bogu i to jest to, czego ludzie potrzebują. Dlatego apostoł Paweł mówi. Nie postępujemy przebiegle, ani nie fałszujemy słowa Bożego. Inaczej mówiąc, nie przedstawiamy bajek, że tak powinno być, i tak będzie, jak ty to, i tak by powinno być jeszcze to w Twoim życiu, a jak już to zrobisz, to będzie to. Okej, okay. jeśli ktoś tak żyje w Disneylandzie, niech żyje, nie wybudzajmy go. Ale dla nas, pozostałych, którzy żyjemy normalnym życiem i jemy chleb z kiełbasą, albo yy, ze szczawiem, w zależności od wieku, w którym jesteś i poznania, bo niektórzy jedzą szczypior, a szczaw, i niektórzy lebiodę, a niektórzy jeszcze kiełbasę. I niech każdy je to, co uważa za stosowne dla siebie. Ale dla nas wszystkich pozostałych, którzy oddychają normalnym powietrzem, potrzebujemy rzeczywistego obrazu. I apostoł Paweł mówi, właśnie dlatego zostaliśmy powołani do służby i my wszyscy, którzy służymy, chcemy służyć właśnie tak, tak jak naprawdę jest. Więc jaki ten rodzaj życia my możemy wieść, żeby inni ludzie otrzymali pomoc? Pierwsze, życie prawdziwe. Niepoprawne, ale życie prawdziwe. Czy wiecie, że większość z nas ma tendencję, ja również, żeby moje życie było poprawne? Czyli jak zadajemy pytania ludziom, czasami widzimy, jak zadajemy jakieś pytania, co trzeba robić, żeby tak było? A czy Biblię modlić się i chodzić do kościoła? A znane nasze trzy punkty. <laughs> ale my nie chcemy, żeby ludzie wiedzieli, jak powinno być. My chcemy, żeby powiedzieli, jak jest. Więc nie chodzi o życie poprawne, ale o życie prawdziwe. To jest wprowadzenie Boga prawdziwie do mojego życia, bez udawania, bez naciągania, dlatego, że narzucone prawa nie działają. To oznacza, że jeśli ja chcę żyć prawdziwym życiem, to podejmuję trudne tematy w moim życiu. Życie wolne. To jest kolejna rzecz. Ludzie patrząc na nasze życie, nie mogą widzieć, że jesteśmy niewolnikami, ale wolnymi w tym, co robimy. Życie poddane z wolności. Ktoś patrzy na Twoje życie i mówi: Tyle razy do kościoła musisz chodzić, i teraz jeszcze w środę musisz przyjść, mój Boże. To musisz być naprawdę zniewolony. Okej. Okay. Wiecie, niektórzy ludzie wyglądają, jakby byli zniewoleni. I to trzeba jeszcze co niedzielę być? Nie. Pozwól, że cię uwolnię. W ogóle nie musisz być. Tylko widzisz, życie chrześcijańskie to nie jest umiejętność kochania Boga, ale to jest umiejętność zaufania Bogu. Są ludzie, którzy Jego kochają i nie ufają. O tym będę mówił w środę. Ale tylko wspomnę Wam. Dlatego, że większość ludzi myśli, chodzi o to, żeby Boga kochać. Nie, nigdy o to nie chodziło. Chodziło o to, żeby Jemu zaufać i być Jemu posłusznym. Większość ludzi robi tak. Kocha Boga, ufa ludziom. I to jest problem. Powinniśmy zrobić odwrotnie. Ufać Bogu. Kochać ludzi. Ostatnie, życie w pasji. To jest to, czego ludzie potrzebują. To jest ludzi prawdziwych, ludzi wolnych i ludzi, którzy mają pasję. Ja nie wyobrażam sobie chrześcijaństwa bez pasji. Powiedziałem do mojej żony: wiesz, być może w życiu niewiele osiągniemy, ale na pewno nie będziemy się nudzili. Dlatego, że pasja jest częścią naszego życia. Pasja jest wyborem i decyzją człowieka. Nie ma gorszego obrazu chrześcijaństwa niż bycie średnim niezaangażowanym, niepraktykującym, letnim. Tacy ludzie niczego nie zmieniają. Bóg nie może się utożsamić z obrazem takiego życia. Więc demonstrujemy pasję, bo pasja jest realna w życiu, kiedy życie jest realne. To jest w chodzeniu, nawet do kościoła, w służbie, pasja, w, nawet wiecie, kiedy mamy teraz kurs alfa, kiedy rozpoczynamy... Pasja w tym, żeby przygotować komuś sałatkę, jedzenie, bo my przygotowujemy kolację, aby ludzie mogli usłyszeć o najwspanialszym imieniu Jezus. Okazuje się, że największa odwaga w życiu to nie jest odwaga powiedzieć, co się wie. Ale największa odwaga w życiu to jest być prawdziwym. Inaczej mówiąc, nie udawać, kim się nie jest. Po prostu jestem tym, kim jestem. I apostoł Paweł mówi: takie jest właśnie nasze życie. Mamy zatem ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że. Aby się okazało. Wiecie, aby się czasem nie okazało, że to o nas chodziło i że my tacy dobrzy jesteśmy. On mówi: aby się właśnie okazało, że to nie my tacy jesteśmy, ale że to On w nas jest taki. I że każdy, absolutnie każdy, kto takie życie chce mieć, może je mieć, bo to nie jest dla supermenów. To jest dla ludzi. Tego ludzie szukają i takiego obrazu potrzebują. Młodych ludzi, którzy pójdą do liceum i nie będą w szatach liturgicznych przesuwać się po korytarzach, mówiąc w grzeszniku. Grzesznicy, świat, ale normalny człowiek, który objawi Boga w prawdzie, w wolności i w pasji.